To jest tydzień, który jest poświęcony temu, żeby pokazać mieszkańcom, osoby niepełnosprawne, ich zainteresowania, ich kulturę, uprawianie sportu przez nich, bo to są ludzie, którzy tym żyją. I także pokazać te organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które się zajmują tymi osobami. My, mając świadomość, że te 18% Krakowian jest osobami niepełnosprawnymi, staramy się robić dla nich jak najwięcej. No warto wspomnieć może o tym, że w przyszłym tygodniu będziemy wmurowywać kamień węgielny pod pierwszą w Polsce halę sportową przystosowaną do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Może moja niepełnosprawność spowodowała, że robię inne rzeczy niż bym robiła w takim zdrowym, normalnym życiu. Natomiast nie zwracam uwagi, że poruszam się inaczej. Staram się żyć aktywnie, uczestniczę w obradach Sejmu, uczestniczę w różnych dziwnych akcjach ogólnopolskich. I staram się działać właśnie na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Ja jestem w sekcji gimnastycznej Sokoła i chodzę, trenuję razem z pełnosprawnymi. Poza tym biorę udział w regatach wioślarskich. No jeszcze poza tym jestem sternikiem jachtowym. Także raczej cały czas ze sportem jestem związany.